Marcin Bąk, Republika na żywo, a wraz ze mną jest w studio nasz gość, pani Elżbieta Królikowska-Ejwis. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Wielki dzień był wczoraj dla działaczy opozycyjnych, dawnej opozycji polskiej, także dla pani bezpośrednio. Pan prezydent odznaczył najwyższym odznaczeniem cywilnym, jakie istnieje, czyli orderem Polonia Restituta, orderem odrodzenia Polski, także panią. Proszę powiedzieć, jakie to jest uczucie? Tak, no więc generalnie było nas około 30 osób. Najwyższe odznaczenie otrzymał właśnie pan Krzysztof Wyszkowski i ja. Piękna była motywacja właśnie, mianowicie za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. To jest krzyż komandorski z gwiazdą, tak? Tak, brzmi gwiazdą. Pełna nazwa tak, tej rangi odrodzenia Polski, tak, z gwiazdą właśnie. Właśnie za, jak powiedziałam, wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Bardzo było długie i bardzo wzruszające przemówienie właśnie, wystąpienie pana prezydenta, który akcentował naszą odwagę, prawda, akcentował niezłomność i przyznam szczerze, że to była jedna z bardziej wzruszających chwil w moim życiu. Wśród odznaczonych znalazły się też osoby, które zostały odznaczone pośmiertnie, prawda? To jest jakiś znak, symbol czasów jakiś w pewien sposób, prawda? To docenienie ich walki, ich postawy życiowej po latach. Tak, oczywiście. I dla mnie właśnie ta wczorajsza uroczystość była sygnałem właśnie, że nastąpiła dobra zmiana. Następuje właśnie wymiana elit, ale to nie jest wymiana elit, prawda, lewicowo-liberalnych na konserwatywne, tylko to jest powrót do prawdziwych elit właśnie, które działały jeszcze, które żyły jeszcze, prawda, i budowały Polskę podczas II Rzeczpospolitej. Nasz kolega, publicysta Rafał Ziemkiewicz używa często takiego określenia łże elity. Chyba to jest bardzo dobre określenie w stosunku do pewnej kategorii osób, które przez kilkadziesiąt lat uzurpowały sobie prawo do bycia elitą. I to, że wiele osób, tak jak pani, tak jak wymienione przez panią osoby, czekały, no właśnie, ponad ćwierć wieku na uznanie, no jest też jakimś znakiem, czym była trzecia RP od 89 roku. Oczywiście, oni zresetowali, to właściwie nie była... Trzecia RP była później, ale zaczęło się w 1945 roku. No tak, prawda? Pewna ciągłość. Oczywiście ciągłość ideologiczna również, prawda? To jest ta lewica liberalna, no przedtem była właśnie... mało liberalna. Lewica była, tak, natomiast lewica... było to kontynuowane przez 40 lat, prawda? I w tej chwili następuje zmiana formuły państwa. Następuje przewracanie właśnie tej pewnych zasad demokratycznych właśnie. Przecież jeszcze kilka lat temu nie wiedzieliśmy, co to jest demokracja, ponieważ to, co nam serwowano, prawda, demokracja liberalna, demokracja socjalistyczna, to jeżeli demokracja potrzebuje przemiotnika, to znaczy, że nie ma demokracji. Nie jest demokracją, tak. Chociaż rzeczywiście specjaliści od teorii ustrojów wymieniają różne formy, tak, że może być przedstawicielska, może być bezpośrednia, natomiast te przymiotniki, które tutaj pani wymieniła, zwłaszcza demokracja ludowa, jeszcze pamiętam ze szkoły, tak, oczywiście. No to tak, było całkowite zaprzeczenie demokracji. My chcemy właśnie demokracji, chcemy właśnie przywrócenia, znaczy pluralizmu ideologicznego właśnie, politycznego oraz partyjnego właśnie, tak, żeby wszystkie ideologie były obecne, łącznie z konserwatywną. Skoro już jesteśmy właśnie przy demokracji, hasło stare, rzymskie, które często się przy demokracji pojawia, vox populi, vox dei, nie do końca się z nim zgadzam, ale ono w jakiś sposób wyraża to, czym jest demokracja. Na Wyspach Brytyjskich no, milowymi krokami zbliża się właśnie ten moment, kiedy populus da głos w sprawie, czy
zostajemy w Unii, czy też nie zostajemy? Pani jako specjalistka od tych spraw, jak to wygląda? Właśnie, więc za dwa tygodnie, równe dwa tygodnie, ponieważ wszystkie ważne referenda oraz wybory w Wielkiej Brytanii mają miejsce nie w niedzielę, tak jak u nas, prawda, tylko we czwartek. Czyli za równe dwa tygodnie właśnie to referendum będzie przeprowadzone. Także 24 będziemy znać, po południu będziemy znać wyniki. I muszę powiedzieć, że temperatura rośnie. W tej chwili jest już w stanie wrzenia rzeczywiście. A zżera mnie ciekawość z tym czwartkiem, bo to jest rzeczywiście zastanawiające. No tak, to jest dlaczego troszeczkę czwartek? Nie wiem dlaczego. Właśnie, prawdopodobnie nawiązuje do jakiejś średniowiecznej formuły z 1200 któregoś roku. Jak to, prawda? Wiele rzeczy w Wielkiej Oczywiście Brytanii. Właśnie, ale zmierzam do tego, że w tej chwili ogromnie trudno powiedzieć właśnie, kto wygra, ponieważ nawet mnie po 25 latach, prawda, zamieszkiwania tam, trudno byłoby w tej chwili powiedzieć, dlatego że ostatnie trzy Opinion Polls, czyli badania opinii publicznej, ICM, prawda, dawało zwolennikom Brexitu wyższość 6%. Z kolei bardziej sporo. Opiniotwórczy jeszcze, tak, rządowy ośrodek badań opinii publicznej właśnie daje 4% przewagi właśnie dla zwolenników Brexitu. A badania przeprowadzone przez ITV, komercyjną, liberalną, lewicowo-liberalną, komercyjną, żeby było dziwniej właśnie, telewizję ITV, badania przeprowadzone dawały zwolennikom Brexitu 2% przewagę. Także w tej chwili rzeczywiście ogromnie idą łeb w łeb i ogromnie trudno powiedzieć, jak te wyniki będą wyglądały. I tak, David Cameron, który jest tą główną twarzą właśnie Leave, prawda, pozostań albo Remain, pozostać właśnie w Unii Europejskiej, akcentuje głównie sprawy gospodarcze, ponieważ Brytyjczycy są pragmatykami. I mówi się o tym właśnie, że jeżeli, powiedzmy sobie, dojdzie do Brexitu, będzie to dla gospodarki brytyjskiej, ale nie tylko, ponieważ gospodarka brytyjska prowadzi, prawda, bardzo szerokie kontakty, na przykład drogą morską z Belgią, Holandią i Irlandią, prawda? Więc automatycznie gospodarki w tych trzech państw, prawda, nastąpi, jak mówią Anglicy właśnie, odczują lockdown, też. Tak. Więc PEC, jeżeli się uda Davidowi Cameronowi właśnie przeprowadzić wszystkie rozmowy o wolnym handlu teraz szybko, to wtedy PKB brytyjskie właśnie padnie o 3,8%. Jeżeli się nie uda, to PKB brytyjskie w ciągu następnych, prawda, kilku lat zmniejszy się o 4,8%. Także poza tym, jeżeli się uda, prawda, przeprowadzić przez Camerona rozmowy o wolnym handlu z Unią Europejską, wtedy tylko 1500 firm przeprowadzi się za granicę, z Wielkiej Brytanii, prawda, poza granicę. A jeżeli nie uda się w ciągu krótkiego czasu taki rozmów przeprowadzić, to dodatkowo 1700 firm już, czyli będzie 3200 firm już zadeklarowało właśnie wyjście z Wielkiej Brytanii. A z naszego punktu widzenia, Polaków w Polsce, Polaków mieszkających i pracujących na Wyspach Brytyjskich, lepiej jest kibicować Cameronowi w tych jego staraniach, czy nie? Lepiej kibicować Cameronowi, dlatego że jeżeli do Brexitu nie dojdzie i Wielka Brytania pozostanie jako ten naturalny lider tych reform, które mają być przeprowadzane właśnie w Unii Europejskiej, właśnie to my oczywiście będziemy mogli podążyć tutaj, prawda, jakoś wespół ze współpracować po prostu, ponieważ my też potrzebujemy reform, chociażby w takich dwóch sprawach, jak
powrót pewnych kompetencji właśnie z Brukseli do naszego Parlamentu Narodowego, prawda? Tak jak Brytyjczycy chcą właśnie, chociażby właśnie z tego względu. I oczywiście czyli są naszym byłoby, naturalnym sojusznikiem są w tej absolutnie, kwestii. Gdyby zostali właśnie, Cameronowi należałoby właśnie wspierać go, dlatego że rzeczywiście dla nas, dla Polaków, których jest tam około 800 tysięcy, prawda, w Wielkiej Brytanii, lepiej byłoby właśnie, gdyby Wielka Brytania pozostała, ponieważ Wielka Brytania ma w tej chwili ten skutek parcia społecznego, właśnie ma wielkie problemy z imigrantami i ten motyw imigrantów jest wciąż obecny właśnie. Chodzi o to, że rzeczywiście David Cameron, mimo to, że 6 lat temu przyrzekł właśnie swoim wyborcom, że zmniejszy roczną liczbę imigrantów z 250 tysięcy, prawda, do powiedzmy 50 do 70 tysięcy, ta liczba, roczna liczba imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii w tej chwili liczy sobie około 300 tysięcy, a nawet ponad 300 tysięcy. Czyli nawet wzrosło. Nawet wzrosła. Także wyborcy nie mają w tej chwili, tracą zaufanie do Davida Camerona. I lepiej byłoby właśnie dla Polaków, gdyby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej, ponieważ gdyby doszło do Brexitu, to parcie społeczne właśnie Wielkiej Brytanii jest tak ogromne na cięcia liczby imigrantów, tych kwot imigranckich, prawda, że rzeczywiście wreszcie doszło prawdopodobnie do momentu, kiedy do Wielkiej Brytanii mogłoby przybywać tylko powiedzmy sobie 50-70 tysięcy właśnie imigrantów rocznie. Mało tego, wtedy właśnie nastąpiłoby jak gdyby przywrócenie brytyjskiej legislacji, prawodawstwa w stosunku do imigrantów i z Unii Europejskiej, i spoza Unii Europejskiej, a są to, trzeba powiedzieć, że są to regulacje znacznie bardziej restrykcyjne, aniżeli unijne. Skoro jesteśmy przy imigrantach, wymieniała Pani różne liczby dotyczące tego rocznego napływu imigrantów. Jak nie przepisy, ale zwykli ludzie, zwykli Brytyjczycy mieszkający tam od iluś pokoleń postrzegają Polaków? Tutaj wymieniła Pani redaktor liczbę 800 tysięcy już mieszkających na Wyspach Brytyjskich naszych rodaków. Czy my jesteśmy wciąż jeszcze, my Polacy, imigrantami na jednej, że się tak wyrażę, półce, na jednym poziomie, co ludzie z Pakistanu, z Indii, z, nie wiem, z Bangladeszu? Czy nasz status w takim zwykłym postrzeganiu, w zwykłej świadomości Brytyjczyka zasiedziałego tam od pokoleń jest już inny? Nie, nie jest inny. Dla nich wciąż jesteśmy kłopotliwymi imigrantami. Mimo to, że Brytyjczycy doskonale wiedzą, że duża część Polaków pracuje, a część z tej części płaci podatki, prawda? Ale nie jest to, broń Boże, 100%, aniżeli i nie jest to 50%. A powtórę, Brytyjczycy są zmęczeni imigrantami, ponieważ padają służby publiczne. Służby publiczne, ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, prawda, jak odwiedzałam rodzinę w szpitalu 15 lat temu, 10 lat temu, to sobie, prawda, mój syn mieszkał właśnie, przebywał w izolatce jednoosobowej, w jednoosobowym pokoju, prawda, miał pielęgniarkę właśnie na życzenie, a w tej chwili, kiedy ja sama byłam właśnie na jakichś badaniach kontrolnych, właśnie byłam w sali 11-osobowej. Jest dokładnie tak jak w Polsce. Klasy, tak, klasy szkolne kiedyś były kilkunastoosobowe, dwudziestokilkoosobowe, a w tej chwili są czterdziestokilkoosobowe. Nie mówiąc o tym, że socjal kosztuje, prawda, ten sektor socjalny jest tak kosztowny, tak drogi. Jednym słowem, Brytyjczycy chcą mieć, mają dość imigrantów i chcą ich przyjmować mniej, tylko tyle właśnie, aby jak gdyby równoważyła ta ilość, liczbę Brytyjczyków wyjeżdżających do Hongkongu, Singapuru, Kanady czy Australii, gdzie jest jeszcze praca, dużo jest pracy i lepsze warunki życia. Niż na samych Wyspach. Niż w Wielkiej Brytanii, tak. Rozumiem, bardzo dziękuję za wypowiedź dla nas, dla Republiki na żywo. Moim i Państwa gościem była pani Elżbieta Królikowska-Avis od wczoraj.
komandor Orderu Odrodzenia Polski. Dama medalu, to się chyba tak mówi, prawda? Bardzo ładnie zresztą. Dama to jest chyba w przypadku Orderu Krzyża Kawalerskiego. Komandorski jest chyba wyżej i to już chyba dla jest... mnie są to subtelności. No w każdym razie zadowolona posiadaczka. Zadowolona posiadaczka wysokiego odznaczenia polskiego. Natomiast za chwilę będzie naszym gościem pani Anna Sarzyńska w polityce.